tym odcinku przetestowałem nowy łuk na serwerze, łuk Legolasa. Warty ponad 350 miliardów. Czy jest warty kupna? Oglądajcie do końca, aby się przekonać. Dzisiaj dostajemy 800 miliardów, więc zostaw łapkę, suba i w komentarzu napisz wynik z Minecrafta, jeżeli uda wam się dobić 350 łapek, 24 godziny. Jutro wartuje kolejny odcinek na kanał o 14. Miłego oglądania. A więc widzowie, dzisiaj wielki test łuku, a mianowicie łuku o nazwie łuk Legolasa, którego kupiłem w poprzednim odcinku, tak jak możecie pamiętać. No i ma on właśnie trzy efekty. Powolnienie trucizny, czy też uderzenie piorunem. I to uderzenie piorunem, już powiem wam, że trafiłem z 3 razy z 5 strzałów, więc no dosyć często ono wypada. Tak samo ta trucizna, każdy z tych trzech efektów siada chociaż raz na jednej strzale. Szkoda, że nie ma tak na przykład, że są one dłuższe, bo są tylko na dosłownie 5 sekund. Jakby na przykład, no nie wiem, 10-15, że od na przykład szczęścia albo jakiegoś ulepszenia tego łuku, no też było spoko. Ale no, widzimy, czy uda nam się tym łukiem kogokolwiek zabić. Powiem wam, że ten łuk chyba jest warty, tak szczerze, 300 miliardów dałem za niego. No i jest on całkiem spoko. Tu widzę, że już jest mocna bitka. Tylko ja bym z nimi poszedł tutaj na strefę. Poziomki, no nie zabiją mnie oczywiście. Nie wiem, co by się musiało stać, żebym sobie tutaj zginął, jak oni mają za słabe prosuperki. Ale strzelę sobie w jednego, na przykład w tego ziomka. Dobra, nie trafiłem. Nie, nawet tego nie będę komentował, że nawet tego ziomka po prostu nie trafiłem. Musimy stąd, o kurde, widzowie, powiem wam, że no złapali nas pańczyny. Nada im to nic po prostu nie da, bo oni nas i tak nie zabiją. No ziomki chyba wierzą w cuda. I my na pewno już na inne cecha, bo tutaj nam jednak nie wyjdzie aż tak, jak myślałem, że tutaj będzie jakoś łatwiej. Wkleiłbym się też może trapa. Widzę, że tutaj w trapie się biją. Nie wiem, czy mam właśnie checker. I to jest trap, z którego da się wyjść, więc zobaczymy, czy w sumie. Nie, no tutaj widzę, że ten ziomek od razu za mną chyba poleciał. Od razu widziałem, że chyba za mną poleciał. Czy ktoś bije? Ja bym się tutaj szczerze mocno wkleił. Ej, tu w ogóle. I tam źle leżą. Co jest? I tam źle leżały. Tylko normalnie tutaj przy wyjściu. Ej, dobra, 200 miliardów na plus. Myślę, że to jest właśnie ten ziomek z Lily Fund i on będzie najprawdopodobniej próbował mnie jak złapać na kuszę. No i ja tam bym nie chciał jednak 3v1. No dobra, 200 miliardów na plus. Nawet nie zabiciu gracza. No jak najbardziej lecę to sprzedać, oczywiście. Mamy prawie topkę siana. Brakuje nam dosłownie 10 bilionów do topki siana trzeciej. No pierwsza topka ma prawie 30 bilionów, więc raczej jest to nie do wbicia, ale wystawimy raz te spodnie 40 na rynek. Zobaczę, po ile one dokładnie chodzą, żeby je po dokładnej takiej cenie wystawić. Ale no darmowe spodnie dosłownie 40. Dobra, nie, no niemożliwe, żeby one kosztowały tak mało. Są te części, no po 250 widzę. Wystawię to tak po 200, wydaje mi się, że 30 zejdzie na luzie. Po 230 coś takiego, no raczej na luziku. Tutaj po prostu zejdź z rynku, mam, że dobrze wystawiłem, no i dobrze wystawiłem, więc lecimy na inne cecha, bo to cecha jednak nie oddało aż tak. Za dużo tam było właśnie osób z innej gildii i byli strasznie sfokusowani na mnie. Kupię jeszcze na szybko koksy i lecimy na strefę bez elytr. Mam nadzieję, że ktoś tam będzie oczywiście, jak co odcinek, no mam... Tutaj w tym odcinku uda się dużo killi zrobić, na 1000% jakieś killi tutaj wpadą. No chyba, że będzie tak tragiczny dzień, że żadne killi tutaj nie wpadą. Ale w ogóle dajcie koniecznie znać w komentarzu, o, jest tutaj na przykład ziomek, który, no powiem wam, że zakładam różę, no i zabijamy. I tutaj mam nadzieję, że dwóch, dobra, nie, źle zrobiłem totalnie, musimy go wziąć na wędkę. Poknąłem go i ziomek 30, można powiedzieć, i czy on sobie padnie, mam nadzieję, że tak, no jednak padają mu te totemy, więc powinien sobie tutaj na luzie zejść na spawn. No i tak jak myślałem, plus 3 punkty i temy 36, mieczyk mu oczywiście nie oddało. 36, tak, dokładnie, miecz 36, więc mega, dosyć sporo takich miliardów z takiego miecza przy, można powiedzieć, zgarniemy. Takie 30, coś takiego. Poszedłbym jeszcze zobaczyć, tutaj może, no nasz, niestety tutaj nikogo nie ma, ale właśnie, koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście odcinek z montażu, PvP montaż po prostu. Wydaje mi się, że taki odcinek mógł być spoko. Parę tam właśnie klipów zabijania mam, takich źródków, to na przykład plus 100 czy coś takiego. Dajcie koniecznie znać, spoko. Nie, musiałbym jeszcze znać jakąś osobę i ten łuk w ogóle wytestować. Łuk w ogóle dał nam efekt ten uderzenie piorunem. Chciałbym wam to pokazać w dzisiejszym odcinku. Ej, no jestem widzowie na cecha 5 i tu też nikogo naprawdę nie ma. Zrobiłem sobie pelerinkę z napisem L, więc wydaje mi się, że są tutaj ziomki i o, ale mocne ziomeczki. I trafiłem i uderzenie piorunem. No mega, mega fartownie w sumie, bo to jest chyba trzeci ten efekt, no ale temu ziomkowi no przydałoby się zbić totem, no ale oczywiście wyrabię sobie jakimś cudem na koksa. Oczywiście jak tutaj nam ktoś zrobi plecy, zakładamy szybko właśnie tutaj totem, no i uciekamy stąd, bo nie ma co. I zabiłem kolejnego, plus 10, bardzo fajnie, kolejny tutaj kill dla nas. No kille z dużym rankingiem o tej godzinie raczej nie grają, gdzieś tak bym musiał 15-16 pograć. No właśnie na takich bitwach większych gili, tam się wkleić w jakiegoś gracza, no i wtedy go może zabić, tak? O tej godzinie gdzieś, gdzie jak to nagrywam, jest prawie 13, czy tutaj gracze się nie biją, wiecie, w sensie nie biją się, wiecie, tacy mocni, najprawdopodobniej są w szkole albo coś, ale zmiksowałem wędkę. Ty muś koks mi ucieka, no przecież to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, że taki tek nie ucieknie. Tak, myślałem, nawet mój totem jeszcze zbiłem. Ej, dobra, jakie w ogóle tutaj dzięki dropuje mi temy, w sensie na takiej temki my mogli coś z nimi zrobić, jakoś sprzedać, ale to jeszcze nie wszystko, no chciałbym jeszcze tak z tym łukiem na przykład kogoś zabić. Mam pomysł, zrobimy fajnego trickshota, zabijemy gościa z łuku, w sensie ja go obiję tak mocno, tak bardzo mocno, że on nie będzie kto temu w ogóle. Kończę go jakby łukiem, strzelę w niego z łuku i zobaczę, czy wtedy zrobimy kill, jeżeli tak, to byłoby mega dobry, żeby trickshot, nie, ale nie wiem, czy to się uda,
kurde. Na pewno to zrobić na strefie na siłce 2. Na pewno trzeba na siłce 2, bo inaczej to nie wyjdzie. Czy tutaj są jakieś ziomeczki? No są, ale on raz tutaj może. Nie będę pokazywał na razie tego talizmanu. Niech on wbija za mną, niech ten ziomek wbija za mną. Nie no, ziomek się cyka. Chociaż się ze mną ma seta 3-6. Dobra, wyciągamy róże, widzowie. Ja mu totem, bo taki jest nasz cel, żeby tutaj się zabić go z łuku, kurde. Nie no, robię mi od razu plecy. Ziomek w secie 3-6 bez nawet klaty i uciekli sobie. Dajemy się i lecimy na siłkę 2, zobaczyć. Z tego łuku totalnie jakoś nie mogę. Znaczy, zrobić refin, tylko jednego gracza. Tak to nie mogę jakoś, ale jeszcze jest tu efekt spowolnienia i trucizny. No i powiem wam, że truciznę to bym jednak na ziomka nałożył, bo byłoby to, wydaje mi się, że mega spoko rzecz. Zawsze jakieś tutaj utrudnienie. Dobra, lecę na CH4. Mam nadzieję, że na CH4 ktoś po prostu będzie. Ja chcę ten łuk w końcu użyć 100%, tak? Do gracza uda się zabić. Tutaj widzę, że jest gość z jakimś Darkness z setem 41. Czy on będzie się z nami bił? Bij się z nami, stary, mam bynajmniej taką nadzieję. On ma, powiem wam, o kurde, dobra, on ma tylko proste serduszka są zbugowane na tej serwerze. No i serduszka schodzą ci dosłownie na parę hitów, tak jak zauważyłem bynajmniej, że ktoś mi się też od razu chyba w plecy wkleja, bo ten ziomek ma jakieś lagi. No ja mam 9 pingu, on i dobra, wklejam się tutaj w ziomeczka. Mam nadzieję, że zbiję mu totem i strzelam z niego z łuku. No i kurde, nawet chyba nie dostał żadnego efektu. Tak jak chyba, nie wiem, po prostu spowolnienie tego nie widziałem. Na pewno nie dostał tego ziomka, no muszę go zabić. I dobra, wszedł do mnie do kartki, tylko od razu ja myślałem, że plec sobie dostaje. Ja go będę bił tutaj z róży, mam nadzieję, że albo straci by na mi totem. No i nie tracimy totemu, ale dobra, w tego Kamilowa musimy się wkleić, widzowie. Żebyśmy sobie zaraz tylko nie dostali żadnego podświetlenia, bo jak mamy podświetlenie, dostajemy sobie parę hitów na tym podświetleniu. No kończy się to nas tragicznie. Dobra, ja tu wchodzę z nim głębiej, mam nadzieję, że tutaj nie będzie uciekał. No i go po prostu bijemy. Moja taktyka jest taka, żeby tutaj nie robić 2-1 jak oni. Ale ogólnie moją taktyką jest taką, że jak jem koksy, to wtedy zakładam totem, bo to jest najlepsza taktyka. Nie ma co ryzykować, szczerze, bo jak dostajemy w takiej sytuacji osłabienie, no ja nie będę tutaj ryzykował zgięciem. Bez sensu z nim klepa w momencie, kiedy jest jego kolega i gdy on będzie padał, to będzie go knokował. No, wiecie jak to jest. Widzowie, CH6 w tym odcinku tylko będą 2 kile, oby było ich więcej, bo ja tutaj jednak jestem trochę głodny tych killi, zrobić jak najwięcej. W momencie, kiedy mamy najlepszy item na serwerze, najlepszy prostesz item do łapki na serwerze, no powiem wam, że no jestem jednak głodny tych killi i chciałbym zrobić ich jak najwięcej. No i dobra, mamy tu jakiegoś ziomka 3-6, on go już ostrzegł po prostu, to jest za pleców, no jak najbardziej go ostrzegł. Biega do mnie raz jakiś ziomek, no chyba myśli, że mnie zabije, no chyba na pewno myśli, że mnie zabije, więc musimy zrobić tak. Ej, dobra, totalnie, o kurczę, myślałem, że nie wylecę, ale było nieciekawe, już tam się widzę, ziomki zbierają, no i ziomek jakiś tutaj 4-1, o, powiem wam, że nieciekawa sprawa, bo było ich tam naprawdę 4, a jednak się nie chcę z nim bić, bo to się jednak skończy dla nas tragicznie, będą nas bić 5 osób, no ja tak jednak klepy nie chcę, chciałbym 1-1, ale wiem, że tutaj może być naprawdę ciężko w tym sektorze. Dobra, widzowie, lecę na jeszcze raz strefę bez elit, żeby ktoś tutaj był po prostu, no i są ziomeczki, tutaj widzę, że są naprawdę ziomki, powiem wam, że w niezłych setach, tylko no ich jest we dwóch, ich jest dwójka właśnie. I oni nas próbują zabić, próbują nas właśnie tutaj zabić. Ziemek ma w ogóle talizman ma, ale no z odpornością piątką, jak widzicie, wyrabiamy bez problemu. Nic nam ten ziomek nie bije, mimo że ma 141 i talizma siły. No żebyśmy zginęli, tylko byśmy musieli dostać oświetlenie, a tak to on nam nic dosłownie nie bije. No ciekawe zaraz, za ile tutaj się właśnie chłopaki zlecą. Jestem a sam bardzo ciekaw, tutaj się po prostu chłopaki zlecą. No zobaczymy, zakładam raz talizman, może się tego ziomka uda jakkolwiek zabić. Szczerze było, tylko no kurde, ich jest dwójka, zaraz tu będzie ich pewnie piątka, szóstka, założy się, zaraz tutaj chłopaki się zbiorą. Tylko na razie bez tutaj talizmana siły, żeby zbiliśmy jakieś serduszka, będziemy mogli się jakoś z nim bić, no ale właśnie, właśnie, on nie ma w ogóle żadnego talizmana, ten ziomek chyba właśnie nie ma, bo widzę jak, nawet go nie zakłada tego żadnego talizmana, więc no powiem wam, że grubo może być z tym ziomkiem, tylko no fajnie by się było go zabić, on chyba też ma właśnie odporność na piątkę, więc może skupimy się na tym słabszym i tego właśnie słabszego będziemy bić, no, ale też ma chyba jakąś mocą odporność. Nie wiem, ciężki temat, bo on nas tylko fokusuje, to są tylko, no strasznie osób się bije na tym słońcu, wydaje mi się, że na słońcu też jest jakoś za mała wełna, w sensie ta za słaba wełna, bardziej mi powiedział, ta właśnie różowa wełna, gdyby tam była na przykład szara, czy by się częściej tam bili. No jest niby ta planeta jeszcze druga z tą szarą wełną, ale wydaje mi się, że na słońcu jednak przydał, bo tej naprawdę różowej wełny nikt już nie kupi na serwerze, więc no, ale też paralizuję właśnie itemków, które wydaje mi się, że wystawiłem w tym odcinku, żeby tutaj siano jakieś zdobyć i to kosztuje prawie, powiem wam, że 100 miliardów, więc wystawimy to za 80, powinno się raczej sprzedać. Miecz Czarnej Pantery wystawiony, kolejny Miecz Czarnej Pantery, no i kolejny po prostu Miecz Czarnej Pantery. No trochę się tego uzbierało, 3 miecze aż na sprzedaż. Tych nożyczek nie będę wystawiał. Czy jeszcze coś tu jest sensownego do sprzedania? Wydaje mi się, że raczej nie. Czy te może mieć Supermana wystawimy, a tak to raczej już nic sensownego w tym ekwipunku nie znajdziemy. Właśnie
tak kurde, tam, że no raczej kosztuje po 44, więc zostawię to prosto za 40, żeby się po prostu szybko sprzedało jak najbardziej na rynku, więc za 40 miliardów wystawię. Ej, gdzie ja mam w ogóle swoją klatę? Ej, dobra, myślałem, że klatę kurczę zgubiłem. Kapałem mi się, że mają właśnie w ekwipunku. Wydaje mi się, widzowie, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Luźny odcineczek, jak w sumie zawsze. Więc no, jeżeli chcecie te wszystkie moje tekstury paki, na które gram na rapach, w sensie, no nie są one moje, ale na takich, których ja gram, bierzcie się na Discorda, żeby tam je pobrać. Link jest w pierwszej prosto w zakładce opisu, a wbijacie, bo wbijamy tam 15 tysięcy osób. Jest naprawdę już dosyć spora liczba, a mam aktualnie 13 tysięcy, to jest naprawdę dużo. Widzimy się już w przyszłym odcinku o 14, bo robimy oczywiście daily. No, bierzcie też udział w grubym losowaniu osiano. Widzimy się jutro, siemano, miłego dnia, nocy, wieczoru, zależy, które to oglądacie. Pozdro, siema.